Dzień dobry, kochani. Kamila Zawłocka, zadzieram kiecy i lecę. Aj, kochani, dzisiaj odcinek bardzo przegadany, prosto z kanapy, a nie z podróży, bo to koniec podróży. A więc co teraz? Co z vlogiem? Co z YouTube'em? Co z planami na nowy 2022? Na te pytania i kilka innych spróbuję odpowiedzieć w tym odcinku. Lecimy! Cześć kochani moi najmilsi, słuchajcie, dzisiaj musicie mi wybaczyć, będę przemawiać z kanapy, dlatego że plan był zupełnie inny, ale nie wyszło. Miałam zabrać Was ze sobą na spacer w pięknej jesiennej aurze, w kolorach i tak dalej. Wyszła dupa. Z dwóch powodów. Pierwszy to taki, że pogoda jest tragiczna w tej chwili, pada deszcz, wieje i w ogóle jest koniec i naprawdę niewiele by z tego wyszło. Światło jest żenujące, to znaczy jest prawie ciemno, dlatego że są takie chmury, że nie widać nic. Jesiennej aury już nadmiernie nie ma, to znaczy jest jesienna, ale taka brzydka jesienna, natomiast już nie ma złotej jesieni. A ja czekałam z tym filmem do ostatniego momentu, dlatego że chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o pewnym wydarzeniu, które jest już lekko nieaktualne, ale o tym już za chwilę. Mam nadzieję, że wybaczycie mi, że dzisiaj z kanapy, a nie z pięknego tarasu na Karaibach, jak to bywało w zeszłym roku i że wysłuchacie mojego gadania. Będzie to odcinek przegadany, ale myślę, że będzie sporo informacji i dowiecie się, co się będzie działo niebawem. No więc moja pierwsza informacja na dziś jest taka, że koniec z podróżami. A mianowicie koniec z podróżami w tym roku. Słuchajcie, wyszło to dosyć tak niespodziewanie, dlatego że miałam zaplanowane, że jeszcze te 2 miesiące będą intensywne, ale no troszkę się wszystko skomplikowało z wielu przyczyn. Ja mam bardzo dużo pracy, loty mi nie pykły tak jak miały pyknąć. Mam jeszcze jedne loty kupione i tutaj słuchajcie, uwaga do Was, dlatego że nie wiem, czym się uda polecieć, ale kupiłam tylko dlatego, że loty były tak tanie. Kupiłam loty do Wiednia z Gdańska w dwie strony za 25 zł. W dwie strony. I nie mówcie mi, że nie da się tanio latać, dlatego że drożej mnie będzie kosztował pociąg na ten samolot niż ten sam samolot. Oczywiście jest to bagaż mini podręczny, tak jak zwykle. Jest to Ryanair i słuchajcie, tego typu promocje zawsze jak widzę i jak sama też kupuję, a staram się sprawdzać Ryanaira, Wizzaira i kilka innych firm prawie codziennie, zawsze wrzucam w story na Instagram i na Facebooka, także jeżeli chcielibyście poszukać tanich lotów razem ze mną, to zapraszam, śledźcie mnie na social mediach, na dole są linki i mam nadzieję, że uda Wam się skorzystać. Wiem, że wiele osób korzysta też, jeżeli korzystacie, to dajcie znać w komentarzu. Ja wiem, że wielu z Was do mnie pisze, że dzięki temu, że gdzieś tam coś wrzuciłam, to udało Wam się gdzieś bardzo tanio polecieć. Ja mam loty do Wiednia w grudniu, natomiast nie wiem, czy uda mi się polecieć, dlatego że mam wiele innych spraw też. No i w Austrii jest lockdown, także trochę się komplikuje. Tak czy inaczej, słuchajcie, jeżeli polecę, to na pewno Wam oczywiście pokażę. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o tym, co dalej, w związku z tym, że podróży brak, co się będzie działo na kanale, jakie są plany na najbliższą przyszłość, jakie są plany na święta, jakie są plany na bardzo intensywny 2020 rok, który się zapowiada tak, że już mi się w głowie kręci. Słuchajcie, jestem tak przemęczona. Wyglądam chyba też tak, jak wyglądam. Co prawda tutaj sobie podświetliłam, słuchajcie, lampy poustawiałam, żeby nie było w ogóle widać, dlatego że naprawdę jest na zewnątrz tak ciemno, że w ogóle koniec. Ale postaram się tego nie przekładać nadmiernie. Zrobiłam sobie bardzo profesjonalne, jak zwykle, notatki i postaram się po prostu opowiedzieć Wam o tym, co się będzie w najbliższym czasie działo. No więc jeżeli uda mi się polecieć do Wiednia, to Wiedeń na pewno się pojawi na kanale. Pojawi się też film świąteczny, mam nadzieję, taki mam plan, a być może, że nawet będzie to live. A może i jedno, i drugie. Także takie rzeczy będą w grudniu na pewno. A teraz już mam nadzieję, że od przyszłego piątku, nawet nie niedzieli, będziemy latać po Afryce. To znaczy wracamy do serii z Afryki, kochani, którą odłożyłam troszkę na bok, dlatego że bardzo dużo się działo w podróżach moich tutaj po Europie i chciałam po prostu robić wszystko w miarę na bieżąco. Z Afryki zostało mi sporo materiałów. Wrócimy na jeszcze jedno safari, bardzo fajne safari. Będą słonie, będzie rozmowa z Masajami. Będzie to, myślę, bardzo fajny odcinek. Później będzie jeszcze taka malutka wysepka pod Diani Beach, także jeżeli ktoś z Was się do Kenii wybiera w tym roku, to myślę, że też może coś podpowiem.
I później będzie przeprawa do Tanzanii i później będzie Zanzibar i wszystko to, co pytaliście mnie przez jakiś czas, dlaczego tego nie było i dlaczego obiecałam, a nie ma, więc będzie. Już jestem na etapie montowania tych filmów, mam nadzieję, że będą wpadały jak najczęściej. Słuchajcie, ja naprawdę bym chciała wrzucać filmy przynajmniej 2 razy w tygodniu. Wierzcie mi, że uwielbiam, jak wpadają w piątek i w niedzielę, dlatego że od Was mam dużo więcej wiadomości, dobrej energii i motywacji przede wszystkim, za którą tak bardzo Wam zawsze dziękuję, dlatego że naprawdę dzięki Wam po prostu mi się chce. Natomiast czasami nie wyrabiam fizycznie, dlatego w tym tygodniu nie udało mi się. Dzisiaj jest piątek i nagrywam ten film w ostatniej chwili. Dlaczego nagrywam w ostatniej chwili? Dlatego, że chciałam Wam powiedzieć o wydarzeniu, na które chciałam Was zaprosić w tymże filmie dzisiaj, a okazało się, że już wydarzenia nie ma, to znaczy jest, ale już nie mogę Was zaprosić. Mianowicie zostałam zaproszona do bardzo fajnego projektu. Będziemy organizować, a właściwie Marcin, mój nowy kolega, będzie organizował wyjazd na Wyspy Zielonego Przylądka w marcu. I ja zostałam zaproszona jako przewodnik, w cudzysłowie. Dlaczego? Dlatego, że ja nigdy na Cabo Verde nie byłam, nie znam tych wysp, więc będziemy je wspólnie odkrywać. Będzie to bardzo mała grupa, dlatego, że będzie tylko 8 uczestników plus ja i właśnie Marcin, który jest kapitanem i będziemy pływać. Będziemy pływać żaglówką z jednej wyspy na drugą i będzie super pięknie. Będą wulkany, będzie hiking, będzie snorkeling, będą wioski, będą lokalsi, będzie super jedzenie, wszystko będzie super, słuchajcie. No i chciałam Was teraz zaprosić do udziału, ale wczoraj ogłosiłam to wszystko na Instagramie wieczorem i mówiłam do Marcina, że myślę, że do niedzieli to się te 8 osób zgłosi. Słuchajcie, oprócz tych 8 osób, które zgłosiły się w ciągu dosłownie 15 minut, jak tylko wrzuciłam linka, gdzie można było się zgłaszać, to oprócz tego mam milion wiadomości pod tytułem wpisz mnie na listę rezerwowych. Jest mi niesamowicie miło. Naprawdę bardzo, bardzo Wam dziękuję za zaufanie i mam nadzieję, że ten wyjazd będzie rewelacyjny, a wierzcie mi, że jeżeli będzie, to ja się postaram, żeby to nie był ostatni wyjazd. I wielu z Was mi pisało, że może niekoniecznie na morzu, że może na lądzie, że oni by chcieli tylko na lądzie, więc też się postaram. Również do osób, które pisały mi, że teraz nie mogą z różnych przyczyn, bo już mają wyjazdy zaplanowane, bo jest praca, bo są w ciąży i wiele innych powodów. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatni wyjazd, także że będę mogła Was jednak jeszcze zaprosić. Dzisiaj jedynie mogę Was zaprosić do śledzenia tego wydarzenia. Powstanie z tego wydarzenia na pewno film, może nie jeden. I mam nadzieję, że będzie rewelacyjnie. Lecimy w marcu. W drugiej połowie marca. Dla tych osób, które lecą ze mną, ogromne buziaki. Dziękuję, że się zgłosiliście. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że Wy też się cieszycie. Jest to dla mnie ogromny eksperyment. Powiem Wam, że jestem strasznie zestresowana tym i nie wiem do końca, czego się spodziewać, dlatego że ja takiego wyjazdu nigdy nie robiłam. Nigdy też nie byłam nigdzie z Marcinem, także znamy się tylko online. Już od dłuższego czasu, ale tylko online. No i nie znam Was i nie znam wysp i ogólnie jest to wszystko dla mnie też nowe, ale mam jakieś takie dziwne wrażenie, że będzie rewelacyjnie, że będziemy się świetnie bawić, więc mam nadzieję, że tak właśnie będzie. I no to była jedna z informacji na dziś. Słuchajcie, oprócz tego zbliżają się święta, więc spróbuję zrobić odcinek trochę bardziej świąteczny. Pokażę Wam moją choinkę. Odwiedzi mnie na święta moja mama Gosia, która w komentarzach, jakbyście chcieli zobaczyć, to ona nazywa się Alicja Zabłocka, dlatego że u nas w rodzinie wszyscy mają z imionami różne takie dziwne przeboje. I ona w dokumentach ma Alicję, a nazywa się Gosia, więc generalnie Gosia, zobaczmy, co Gosia powie teraz w komentarzu. Czy zostaniesz gwiazdą świątecznego odcinka, Gosiu? Zobaczymy. Natomiast myślę, że świąteczny klimacik zrobimy. Może to będzie właśnie live pierwszy, bo ja nadal się nie odważyłam nigdy live'a zrobić, słuchajcie, tutaj. I nie dlatego, że sama jakby siebie stresuję, dlatego że jak widzicie, ja gadam i mogę tak gadać, tylko boję się raczej o sprzęt, dlatego że mój komputer jest stary, internet różnie, no i boję się, że będą jakieś przeboje, a wiecie, prowadzę tego YouTube'a już niemal 2 lata i bardzo traktuję to poważnie, mimo że jakby przychodów z tego nadmiernych nadal nie ma, ale jest to takie moje dziecko i bardzo bym nie chciała, żeby zrobić takiego pierwszego live'a i żeby on się nie udał, bo byłaby to straszna załamka dla mnie, więc no zobaczymy, ale święta będą. Słuchajcie, oprócz tego, że będzie Afryka i będzie Zanzibar i tak dalej, chciałabym w przyszłym roku, od 2022 roku, zmienić troszkę koncepcję YouTube'a, to znaczy to wszystko, co się teraz dzieje, też będzie, ale chciałabym wrzucać więcej dla Was poradników takich typowych, dlatego że wiem, że cenicie sobie to i lubicie. Spróbuję przygotować w moim mieszkaniu kącik, gdzie będzie dobre światło i gdzie będę mogła po prostu zawsze do Was pogadać.
pokazać Wam, jak się pakować do plecaka mini podręcznego, co Wam obiecałam, już wiem, strasznie dawno temu, więc wybaczcie, i opowiedzieć Wam o tanim podróżowaniu, szukaniu lotów i wszystkim innym tym, o co mnie zawsze pytacie, więc postaram się, mam nadzieję, że się uda, postaram się wygospodarować jakoś na to czas, chociaż szczerze Wam powiem, że przyszły rok jest zapełniony po prostu kompletnie, przynajmniej jego pierwsza część. Chciałabym stworzyć też stronę internetową i troszkę tam pisać i wrzucać zdjęcia. Jestem na etapie rozmów z grafikiem. Kacper, buziaki dla Ciebie w tym momencie, który mam nadzieję, że w promocyjnej cenie troszkę mi tutaj pomoże, dlatego że to są też drogie rzeczy. Jeżeli Wy chcielibyście mi pomóc, kochani, to oprócz tego, co zawsze Was proszę, lajki, komentarze, udostępnianie i tak dalej, mam Patronite'a, bo czasami pytacie mnie, ostatnio ktoś do mnie napisał, że warto byłoby założyć Patronite'a. Ja Patronite'a mam już od dłuższego czasu. Ogromne dzięki i wielkie pozdrowienia dla moich patronów, bo dzięki Wam naprawdę, ja rzadko to mówię, bo zawsze jak jestem w podróży, to zapominam o tym Patronite'cie, ale naprawdę nawet te 10 czy 20 zł, które wpłacacie, ziarnko do ziarnka, i zbiera się zawsze jakaś tam kwota co miesiąc, i ja naprawdę inwestuję to w YouTube'a, zawsze. W sprzęt, w dodatkowe światło, w jakieś mikrofony. Jeżeli nie, to dokładam do lotów i to wszystko jakby się łączy i naprawdę bardzo mi to pomaga, więc jeżeli chcielibyście widzieć więcej filmów, częściej, lepszej jakości, to naprawdę każdy grosz ja bardzo, bardzo doceniam. Jest grupa na Facebooku stworzona dla tylko i wyłącznie patronów, gdzie ja obiecuję dla tych, którzy już tam są, że od stycznia będzie się tam pojawiało też dużo więcej rzeczy. Ja naprawdę mam zamiar bardzo usystematyzować moją pracę i dużo więcej Wam pokazywać. A oprócz tego, co się będzie działo w przyszłym roku, kochani, będą też konkursy. Mam zaplanowanych kilka różnych opcji na konkursy z nagrodami, więc mam nadzieję, że to też się uda i że będę mogła Wam coś podarować od siebie. Nie tylko dla patronów, chociaż przede wszystkim oczywiście, ale też dla Was wszystkich, którzy subskrybujecie, oglądacie kanał. Jestem Wam ogromnie wdzięczna i bardzo, bardzo się cieszę, że podróżujemy razem, bo już sobie szczerze mówiąc, po tych niemalże 2 latach nie wyobrażam podróżować bez Was. Może to zabrzmieć śmiesznie, ale jak chodzę z kamerą, to ja naprawdę Was wszystkich widzę naprzeciwko siebie i naprawdę mówię do Was i strasznie mi to sprawia radość, że jesteście ze mną i bardzo, bardzo Wam dziękuję. Gdzie Was zabiorę w przyszłym roku, kochani? No, nie zdradzę wszystkiego. Zdradziłam już, że będą Wyspy Zielonego Przylądka, więc będzie Afryka. Będzie też, na dzień dobry, słuchajcie, już na początku stycznia, mój pierwszy raz. A mianowicie moje pierwsze All Inclusive. To znaczy, kto śledzi Instagram, to wie, że byłam na All Inclusive na Zanzibarze, ale była to jedna noc. Bardzo padało, kiedy ja byłam na Zanzibarze. Będziecie to widzieli niebawem już w filmach z Zanzibaru. Strasznie lało przez długi czas. Była to pora deszczowa i po prostu po jakimś czasie byłam tak zmęczona tą pogodą i tym, że niewiele się dało robić tam na miejscu, że po prostu zdecydowałam się na jedną noc w All Inclusive. Nie pamiętam nawet, ile to kosztowało już w tej chwili, ale pewnie w filmach Wam powiem. Natomiast no, nie było to typowo All Inclusive, bo to nie były loty i wszystko inne. To był po prostu hotel, gdzie było jedzenie i napoje w cenie. Nie bardzo mi się podobało, ale postanowiłam teraz spróbować jeszcze raz na całego, słuchajcie, z wylotem z Polski, z biurem podróży polskim lecę. Dlaczego tak? Dlatego, że po pierwsze, jak mawia moja kumpela, jedna z lepszych, spróbuj, czego nie lubisz. To znaczy, jeżeli chcemy mówić, że coś jest niefajne, to żeby spróbować, nie? No, bo ja już tak spróbowałam niedawno, jak wiecie, statków wycieczkowych i się okazało, że całkiem fajne. A zawsze mi się wydawało, że może niekoniecznie, więc teraz chcę spróbować All Inclusive. Ponadto kierunek, który wybrałam, wychodzi niestety taniej z biurem podróży niż na własną rękę. Przynajmniej jeżeli ma się ograniczoną ilość czasu, dlatego że ja lecę tylko na tydzień, bo tak wyszło, że między terminami mi się udało. No i zabieram Was do Omanu. Będzie Oman, słuchajcie, i będzie zupełnie inna kultura i zupełnie inny klimat. Nie będzie tylko All Inclusive i hotel. Nie, nie, nie. Jest wynajęty samochód już, także będziemy jeździć wokół i zwiedzać i mam nadzieję, że pokażę Wam sporą część kraju i będzie super. Ja jestem bardzo zadowolona, szczególnie, że w Omanie będzie piękna pogoda w styczniu, a tutaj prawdopodobnie troszkę gorsza niż jest teraz, a teraz zachwycająca nie jest. No i co? Potem z Omanu wracam i mam jeden dzień na przepakowanie się i lecimy, uwaga, tam Polaków wielu, do Hiszpanii, a konkretnie na Teneryfę.
Teneryfa to jest ostatnia wyspa, kochani, z tych, których ja nie widziałam na Kanarach. To znaczy jeszcze La Palma, ale La Palma niestety w tej chwili jest w stanie takim, a nie innym. Być może, że uda się tam też dotrzeć z tej Teneryfy, zobaczymy. Natomiast byłam na Lanzarote, Fuerteventurze i na Gran Canaria. No i została Teneryfa, która jest uznawana za najpiękniejszą przez wielu, więc zobaczymy, czy tak będzie. Już mam kontakt z jedną Polką, z którą już od dawna rozmawiam, bo pochodzi z moich stron. Nie znamy się, ale złapała mnie po którymś z filmów właśnie z Gran Canaria, więc może uda się też coś nagrać Polaków za granicą. Mam nadzieję, że tych filmów też będzie więcej w przyszłym roku, dlatego że wiem, że bardzo je lubicie i ja też bardzo je lubię, dlatego że one są bardzo dla mnie ciekawe do nagrywania. No i potem będzie w lutym, nie wiem jeszcze co do końca, mam kilka pomysłów, zobaczymy co Wam potwierdzę w międzyczasie, natomiast w marcu będzie właśnie wycieczka z Wami na Wyspy Zielonego Przylądka, więc bardzo się cieszę. Więc jak widzicie, będzie się dużo działo, na kanale się będzie też bardzo dużo działo, w międzyczasie ta strona internetowa, w międzyczasie chciałabym otworzyć swoją działalność, tak żebym mogła na przykład takie wyjazdy organizować, albo jeszcze jakieś różne inne atrakcje dla Was, inne na przykład sprzedaż różnych rzeczy, zobaczymy. Zobaczymy, czym się uda, dlatego że 2020 rok jest najgorszym rokiem na zakładanie własnej działalności w Polsce prawdopodobnie. Jeżeli ktoś z Was na tym zna, to bardzo chętnie usłyszę uwagi i posłucham jakby rad, dlatego że ja się nadmiernie nie znam. Co prawda jestem magistrem ekonomii i jak czytam o podatkach, to rozumiem mniej więcej, natomiast dawno tego nie robiłam i no... Ciężko będzie, ale wiecie co, zaczęłam kanał na YouTubie podróżniczy w 2020 roku, na samym początku pandemii. I też wszyscy mówili, że to jest najgorszy czas i że to się nigdy nie uda. I jest nas tutaj ponad 18 tysięcy i jest to moja ogromna duma i motywacja do życia i do wstawania z łóżka rano. I dzisiaj spałam na przykład 3 godziny, dlatego że wczoraj do wieczora jeszcze siedziałam nad dokumentami właśnie dotyczącymi wyjazdu i rozmawiałam jeszcze z Wami, z uczestnikami i klepałam listy rezerwowe i tak dalej. A dzisiaj wstałam o godzinie 6 i od 6 już tak ciągnę i już ledwo żyję. Co widać na załączonym obrazku prawdopodobnie, ale jak widzicie, mówię nadal dużo, mam nadzieję, że jeszcze nadal mnie słuchacie, dlatego że wiem, że ten odcinek jest masakrycznie przegadany i jeszcze siedzę na kanapie w ogóle, straszne to jest, przepraszam Was strasznie. Dobrze, i co dalej? I co dalej, kochani? Jeszcze mam do Was jedno pytanie, jeżeli moglibyście, właściwie dwa, jeżeli moglibyście mi odpowiedzieć w komentarzu, to będę bardzo wdzięczna. Pierwsze pytanie brzmi, kto z Was, z tych osób, które mnie oglądają, szczególnie na stałe, czyli jakby częściej niż tylko ten jeden odcinek, nie mieszka w Polsce na stałe, tylko mieszkacie gdzieś indziej. Dajcie mi znaka, gdzie mieszkacie. Tak pytam zupełnie z ciekawości na razie. A kto wie, może tam będę sobie kierunki planować, żeby Was poznać. A drugie pytanie brzmi, co Wy chcielibyście zobaczyć tutaj na kanale? Słuchajcie, jakie filmy Wam się najbardziej podobają? Co jakby Wy oglądacie z największą ciekawością? Co Wam się nie podoba? Bardzo, bardzo bym chciała od Was usłyszeć feedback, dlatego że... No... Ten rok 2022 chciałabym poświęcić naprawdę w większości mojego czasu na rozbudowę YouTube'a, bloga i całej reszty, dlatego że widzę, że to zaczyna fajnie hulać i widzę, że lubicie to oglądać i sprawia mnie to ogromną radość i przyjemność. I myślę, że jeżeli możemy to tak ciągnąć, to byłoby wspaniale, ale właśnie chciałabym od Was usłyszeć, co jeszcze? Czego za dużo? Czego za mało? Co byście chcieli? Czego byście nie chcieli? Co może poza YouTube'em jeszcze? Będę Wam ogromnie wdzięczna za wszystkie podpowiedzi, wiadomości, komentarze, bo to chodzi o to, żeby Wam się podobało i żebyście oglądali, żebyście mogli pokazywać może znajomym. Może niekoniecznie ten odcinek, bo jest do granic możliwości przegadany, ale wszystkie inne odcinki. Za tydzień mam nadzieję, że wpadną dwa filmy, w piątek i w niedzielę. Jeżeli tak się uda, to w piątek będziemy na safari w Amboseli National Park w Kenii. I będzie pięknie, a w niedzielę wtedy będziemy na Vasini Island pod Diani Beach i mam nadzieję, że będzie snorkeling i tego typu klimaty, więc jeżeli się uda wrzucić dwa, to tak właśnie to będzie wyglądało i to będą bardzo ładne filmy graficznie, że tak powiem, bo po prostu tam są zwierzęta i piękne widoki i no i Afryka, powiem Wam, że teraz wróciłam do montowania Afryki i sama się cieszę i już tęsknię tak strasznie za takimi podróżami bardziej odległymi, dlatego że Europa była cudowna w tym roku. Mam nadzieję, że też Wam się podobało. Santorini, Majorka, Norwegia, Szwecja. Bardzo dużo zobaczyliśmy w Europie w tym roku wspólnie i bardzo, bardzo się cieszę też z tego, ale ciągnie mnie już, wiecie, do takiej no, innej kultury, innych klimatów i takiej dziczy trochę i chaosu, więc mam nadzieję, że w tym roku też się uda takie akcje zaliczyć. Dzisiaj
Tyle. Słuchajcie, jest mi trochę smutno, że tak z kanapy i musicie mi to wybaczyć. Jeszcze w takiej pozycji w ogóle półleżącej mam wrażenie, ale chciałam Wam po prostu opowiedzieć wszystko to, co będzie się działo, żebyście nie byli teraz w szoku, że ja wrzucę film z Afryki i w ogóle o co chodzi. Natomiast teraz na koniec wrzucę Wam kilka obrazków z Afryki, tak żebyście mogli mniej więcej już przenieść się w ten klimat, żebyśmy w przyszłym tygodniu już spotkali się razem w Afryce. I dziękuję Wam serdecznie, kochani. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Dziękuję Wam za zaufanie raz jeszcze, jeżeli chodzi o wycieczkę. Dziękuję Wam za oglądanie filmów, za dzielenie się filmami. Wiem, że wielu z Was filmy udostępnia na swoim Facebooku. Bardzo, bardzo Wam za to dziękuję, bo to dzięki Wam kanał idzie w górę i liczby idą w górę. I naprawdę wierzcie mi, że to nie chodzi o pieniądze, ale z czegoś żyć trzeba. Więc jeżeli kiedyś udałoby mi się żyć z YouTube'a, to mogłabym się oddać temu w całości i po prostu robić więcej tych filmów i lepszych i tyle. No. I dziękuję Wam, że jesteście i że podróżujecie ze mną. I podzielcie się też Waszymi planami. Co Wy planujecie na ten magiczny 2022? Ściskam Was serdecznie. Zdrówka życzę. Pozdrawiam. Kamila Zawłocka. Zadzieram kiece i lecę.